Drużyna Sandecji Nowy Sącz na 3 kolejki przed końcem zagwarantowała sobie awans do Lotto Ekstraklasy. Dla Sandecji będzie to prawdziwy debiut. Klub nigdy nie miał jeszcze okazji występować na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Obecny sezon Sandecja zaczęła od dwóch remisów z Beniaminkami. 0-0 ze Stalą Mielec i 1-1 z GKS-em Tychy. W trzecim spotkaniu udało się pierwszy raz zwyciężyć i dokładnie 3 razy piłka wylądowała w bramce Pogoni Siedlce. Rundę jesienną Nowe Sądeczanie kończyli na 7 lokacie, jednak mieli do rozegrania jeszcze 2 zaległe spotkania. Nowy rok biało-czarni zaczęli z mocnym akcentem, pokonując 4-0 Pogoń Siedlce, a w następnej kolejce 5-0 Zagłębie Sosnowiec. W 2017 roku Sandecja zagrała dotychczas 14 ligowych spotkań. Zdobyła w nich 33 punkty, 11 meczów wygrywając, a tylko 3 spotkania kończąc porażką. Obecnie jest niepokonana od 8 spotkań. Najlepszymi strzelcami Sandecji są w tym sezonie Maciej Małkowski z 9 bramkami i Kamil Słaby, który zanotował 8 trafień. We wtorek 16 maja podczas 31 kolejki z pierwszej ligi Sandecja Nowy Sącz zmierzyła się na własnym boisku ze Zniczem Pruszków. Piłkarze Sandecji pokonali Pruszkowian 5-2. Mecz obserwowało na stadionie prawie 3000 osób. Jeszcze we wtorek GKS Katowice przegrał z Górnikiem Zabrze 1 bramką. Natomiast w środę Olimpia Grudziądz uległa 0-1 Chojniczance, a Miecie Legnica 1-2 Stali Mielec. Te wyniki sprawiły, że jakiekolwiek matematyczne szanse na brak awansu Sandecji Nowy Sącz przestały istnieć, a piłkarze mogą cieszyć się z wywalczonego awansu do Lotto Ekstraklasy. Już we wcześniejszym czasie poczyniono kroki, które są nieuniknione w przypadku awansu do Ekstraklasy. Najpierw podpisano wstępną umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu. Brano pod uwagę również stadiony Krakowi oraz Brubetu Termaliki Nieciecza. Jednak włodarze Sandecji zdecydowali się na stadion, na którym ligowe spotkania rozgrywa Stal Mielec. Następnie 15 maja odbyło się zebranie Rady Miasta. Po 22 głosach za i jednym wstrzymaniu się powołano spółkę akcyjną. Jest to wymóg licencyjny wobec klubów w Ekstraklasie. Cały kapitał zakładowy, czyli 1 100 000 zł, należy do miasta. Będzie podzielony na 22 tysiące akcji, każda o wartości 50 zł. Nowy Sącz zamieszkuje niespełna 84 tysięcy mieszkańców. Miasto leży na południe Polski, w województwie małopolskim, około 30 km od granicy ze Słowacją. Czas założenia klubu datuje się na 1910 rok. Inicjatorem był Adam Bieda, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W sezonach 1986-87 oraz 1991-92 piłkarze Sandecji występowali na drugim poziomie ligowym. Obecnie jest to 8 sezon z rzędu, kiedy Sandecja uczestniczy w rozgrywkach pierwszej ligi. Sandecja już zagwarantowała sobie awans, pozostaje natomiast jeszcze jedno miejsce, które pozwala na udział w Ekstraklasie. Póki co na drugiej lokacie plasuje się Zagłębie Sosnowiec, lecz różnice pomiędzy zespołami są małe i z pewnością jeszcze kilka klubów ma ochotę dołączyć do Sandecji.